Witamy wszystkich. Wtorek, 15 sierpnia 2017 roku. Witamy wszystkich ze Sankt Annaberga. Kaj była bitwa w czasie Powstania Śląskiego. My są przy klasztorze na Annabergu. Jak ktoś nie wie, to Góra Świętej Anny. Czemu dwujęzyczna tablica? Bo tu jest dużo Niemców. Zresztą takie tablice pewnie jeszcze będziemy spotykać. Pomnik historii. No bo bitwa pod Annabergiem była. Chodziło o Śląsk, o Oberschlesien. A dotarłeś tu autem, kiedy tam stoi. I zaczynamy rajza na Śląsku Opolskim, bo to jest województwo opolski. Mam nadzieję, że ta rajza będzie fajno. Tutaj widzicie Kalwarię. Podobnie jak w Piekarach Śląskich. Myślę, że zwiedzani tego zostawimy se na sam koniec tej rajzy. Jak tu przyjedziemy sam, zobaczcie, jak ta kaplica pieruńsko-krzywo stoi. Zaczynamy. Słuchajcie, takie pustkowia tutaj są, to są tereny dawne po niemiecki, województwo opolskie. Oczywiście zmierzają tutaj pielgrzymki na Górę Świętej Anny, na Sankt Annaberg. Ludzie idą dzisiaj na Częstochowa, też z racji święta wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Skąd oni idą? Eres muy estrés, eres muy estrés, eres muy...
No i dojechałem po drodze, że pielgrzymki spotkał, do miejscowości Ligota Górna. To już kultura z rzędu Ligota. Kajrzech dojechał na rowerze, na kole w zasadzie. Tutaj się go doda kole, u nas też zresztą. No tu jest bardziej taki zniemczony ten język śląski. Ligota Górna. Ja już jest w okolicy miejscowości Dąbrówka. Tam widać ta zniesienia, jaka jest Sankt Annaberg. To są takie gospodarcze rejony Oberschlesien na Upernschlesien, czyli Śląsko-Polski. Sam widzicie zaś podwójna nazwa miejscowości Dąbrówka, Dąbłowka po niemiecku. Mniejszość niemiecko je tu dużo. I sam jeszcze się tu krowy pasą. U nas już coraz to zacznie widok. Podziwaj się, co za pieruńsko-korowa się nie chce nagrać, no. Obróciła się i liże się po życi. No. Raz to mieli ludkowie, tam widać właśnie cały ten masyw tych wzniesień, kaj jest Sankt Annaberg. Teraz to przybliża. O. No i tam widać autostrada, autobana A4 z Medyki do Jędrzychowic, od ukraińskiej granicy do niemieckiej granicy autobana. No i o dziś o nią jechał. 3,70 zł grzech zapłacił na bramce. Ile grzech pobrał w Gliwicach Sośnicy. A zjechałech w Strzelcach Opolskich. A teroski, jak kiedy pamięcę, tako śląsko śpiewka śpiewano przez zespół pieśni i tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny. Śpiewali, że poszła Karolinka do Gogolina. Sam żyję w Gogolinie, pozdrawiam Pawła z mojej rodziny, kiedy tu ponoć mieszko.
sam Rzech już je na centrum Gogolina Kajsi. Ja dość tak grifnie tu je porobione. Przy kościele z czerwonej cegły. Widać, że kościół zabytkowy. Sam obejrzymy go. No proszę, Euroregion Pradziad. Polsko-czeski. Opolew tam wchodzi, widzę. No. Od muchów nawet. Dobre, rewitalizacja centrum Gogolina. Bardzo pięknie im to tu wyszło. Muszę pochwalić, to podoba mi się to. Ja przejadę. Sam jadymy na Górażdże tam. Kurde, to je tam kaj cement robią. Teraz, że zrobił reklama, ale fajnie to tu wygląda. Fest. Ja. Widzicie, taka fontanna. Cugi tam nawet jeżdżą. O. Tutaj widać ze kopalnie, ze gruby. A jechać na Prudnik czy na Górażdże? Tak się zastanawiam. No Górażdże to je na, tam obkaś na Opole, kurde, się jedzie. To by było hala targowa gminy Gogolin. O. Tu mamy jakoś mapa. Teren przemysłowy z centrum Gogolina. Kaj cement robią. To już jest miejscowość Przywory. Przywor po niemiecku. No to jest droga z Opola na Kędzierzyn, Koźle. Słuchajcie, tam Rzech jechał, tam widać cementownia Górażdże. O, teraz kiją widać. Cementownia Górażdże, kaj robią cement. Jest troszkę taka główniejsza droga, ale sam takiego ruchu za bardzo nie ma. Dzisiaj jest święto, 15 sierpnia, nie? 2017. Zobaczcie. Pojrzyjcie tam, są takie grupy chałup, pola, lasy, zaś grupy chałup i tak się czasami ani 5 minut Rzech nie ma w jednej miejscowości. Słuchajcie, Rostomili, to jest moment historyczny. 15 sierpnia 2017, godzina 12:53. Co to za miasto? Bez komentarza. No to Rzech je w Opolu. Witam was z Opola. A to rzeka Odra, ale sam pieruńsko zasypiono. Spróbuję dojechać na amfiteatr. Tam je chyba ratusz.
ponoć jakaś niedaleko. Słuchajcie, 15 sierpnia to też jest święto Wojska Polskiego. A raz to mili ludkowie, Opole to oczywiście nic innego jak słynny festiwal opolski. Ja jest z tyłu tego amfiteatru. Krajowy Festiwal Piosenki Polski w Opolu. Słuchajcie, w tym roku piorunowo haja wokół tego je.
tym roku chyba ten festiwal się nie odbędzie, ale to Kurski jest tym winien, jego telewizja. To jest w każdym razie amfiteatr w Opolu. Kajtyn festiwal jest. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Ja to myślę, że to jest większe, a to jest dość takie małe. No to można powiedzieć, że wystąpiłem w Opolu. Słuchajcie, roztomili je przy drodze z Opola do Szczelc Opolskich. Słuchajcie, musiałem się trochę zmyć z tamtego miejsca, ale jak widzicie, pewne panie mają tutaj branko.
No, Rostomili Jow przejechał już przez Izbicko. Jest tutaj drogowskaz na kolejno ligota. Jakoś ligota czamborowa. No, tych ligotów to dzisiaj mamy trochę. Ale sam widzicie. Tutaj jest trochę większy ruch na tej drodze, bo to jest z Opola do Szczelc Obolskich. Ale sam widzicie. Zadupia takie, ale takie fajne zadupia. Tu można jeździć na kole po takich zadupiach. No ta droga tu jest trochę główno, ale no jak się nie zna terenu, no to muszę tak jechać. A nie mam też taki fest dokładnej mapy. Już mam prawie 70 km na Ciferblacie. Ale po takich terenach warto jeździć. Ja już jestem w miejscowości Sucha. Totalnie takie pola, kurde, drożka tak opolno. No tam jest główniejsza droga. Ganz fajnie się jedzie na te Szczelce Opolskie. Tam za lasem jest Annaberg. Tam pojada, bo tam muszę skończyć rajza. Tam mam auto. No Śląsko-Polski fest gryfny. Dzisiaj mamy tak koło 26-25 stopni, Klara jest. Ja, widać Klara. No i co, je fajnie, świerszcze, tutaj kajsi, siedrum, kukurydza. No, nie ma co się bać. Jademy dalej, ale tu jest pięknie, tu są fajne tereny na rower. Kurde, żeby tu szlaki rowerowe wytyczyć, jak i cyklotrasy, to no widać te chałupy taki po niemiecki tam, bo my zbliżeni. Widać po niemiecki chałupy. I to tak samo jest jak w poznańskim też, tam koło Poznania też. Grupa chałup, pola, las, zaś grupa chałup, pola, las. Takie osadnictwo niemieckie, pruskie. No słuchajcie, ja jestem w miejscowości Kalinowice. Sam widzicie. Pustkowia, ale to się mi podoba. Tak, no jedynie jakby się co stało, no to jest problem, ale trzyma się takich dróg, ale sam tu się fajnie jeździ, taki tereny na rower, na koło, że normalnie. A tam dalej już widać Annaberg. To jest Annaberg. Na samym dejcie poza takie święte miejsce, a jak tu pieruny piją. Normalnie piją tak jak w Rudzicy. Ale to się mi podoba. Ganz pusto droga. Jo. Moje koło. I dziwajcie się. Gryfna pogoda. I kilometry jeszcze jakieś 20 trzeba zrobić.
Słuchajcie, Rastamili, jakże już godą pod Annabergiem była bitwa o wolność Śląska w czasie powstań śląskich. Ta ziemia chłonęła krew Ślązoków, Polaków, Niemców w 1921 roku. 21-26 maja. Bitwa pod Annabergiem. Annaberg. To jest to. Góra Świętej Anny po polsku. Muszę się pochwalić, że jeden z moich pradziadków był powstańcem śląskim. I mówię to z dumą. Godą to dumnie. Tam widać Strzelce Opolskie. I powiem wam szczerze, jak tam we Warszawie albo w Polsce myślą, że Śląskie taki czarny, zesarany, to przyjrzyjcie się tutaj. To jest Górny Śląsk. To jest Oberschlesien, to jest Oppenschlesien, Śląsko-Polski. Gdzie tutaj widać Opole, kajo był. I cieszę się, że tam zajechał, bo to jest drugi Śląski miasto wojewódzki. Kiesi to należało pod Katowice tutaj, ale oni chcieli mieć swoje województwo. Ale to są nasi bracia i siostry. Ślązoki. Bardziej ortodoksyjne jak my. Bo sam widzieliście, że oni tutaj mają mniejszość niemiecką jeszcze. Tu są gminy dwujęzyczne. Polski i niemiecki. I żaden pierun w Warszawie nie będzie nam godał, że my są jakąkolwiek zakamuflowaną opcją niemiecką. Żyli tu zawsze Czesi, Niemcy, Ślązoki i Poloki. I żaden haj nie robił. A to, że nas tak fest sztucznie podzielono, jakoś Rada Ambasadorów w Paryżu, to było bez naszego udziału. Nas się o to nie pytali. Dzielili jak chcieli. Tam widać Annaberg, ale ja skoncentruję się na autobanie. Kierotuję, tam ją widać, o. Teraz ją lepszy widać. Słuchajcie, to jest autobana A4 od granicy z Ukrainą do granicy z Niemcami. Wyobraźcie sobie, że ona była budowana jeszcze za Hitlera. Była budowana z kostek betonowych, które jeszcze w latach 90. funkcjonowały. Ja te kostki widział. Ja po tych kostkach jechał ze swoją pierwszą rajzą do Niemiec. Oczywiście autem, a potem autobusem. Sam skokało to na tych dziurach fest, ale słuchajcie, od 30 lat do 90 wytrzymała. Te kostki wytrzymały. Sam coś niesamowitego. Żeby tak długo wytrzymało. Widać, że Niemcy budowały i budują zresztą solidnie i fachowo. Nasi to wyremontowali i jest grifnie.
Rastomili Joje z drugiej strony góry Świętej Anny, czyli Annaberga. I słuchajcie, mamy tu fajny widoczek. To te kuminy to prawdopodobnie jakaś tam kędzierzyn koźle będzie. Ale te kuminy to mi się zdarzy, to jest elektrownia Rybnik. Trochę się mi ręka trzepie. Jademy, jademy dalej. To jakaś tam będzie knurów. Jest i Charlotta z Rydultów, no proszę. I teraz widzicie, dajcie pozór, tu macie pola, 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 same pola, pola i oraz zaczyna się miejscowość. Widać to też na drodze. O, tak jakby się wjeżdżało do innego świata. Jest trasa rowerowa, zielono. Tam jest Annaberg. O, fajnie go widać. Annaberg. I dwujęzyczna tablica. Dzisiaj same prawie takie były. Jedynie Gogolin i Opole. I tam jedyna też na K coś to było. Leśnica, Lesnic. Lesznic. Chyba tak to się będzie wymawiało po niemiecku, nie wiem, nie znam tego języka. I sam słuchajcie, jako granica, to jest typowe takie osadnictwo niemieckie. Widzicie też te chałupy takie po niemieckie. O. Po niemieckie chałupy. Jak Niemcy wyszły, tak Poloki wlazły na skutek akcji Wisła. Jak to były te przesiedlenia Niemiec do DDR-u, do DDF. A tutaj na te ziemie po niemieckie to zaś ci z Zabuga przyjechali, jak Kargul i Pawlak. No, że oni tam byli pod Wrocławiem, Kargul i Pawlak. Ale to były te akcje repatriacyjne. Co za trudne słowo, no. W każdym razie przesiedlęcie, no. Trudno to wypowiedzieć. Tak jak Baśka, ta słynna Barbara Kwarc, nie umiała wypowiedzieć słowa detektywistyczny na jednym swoim filmie. Kurde, repatrianci, repatrianckie akcje, o. Może, przesiedleńcze. I słuchajcie, jest taka organizacja w Niemczech, Związek Wypędzonych, Powiernictwo Pruskie. Oni się domagają niby zwrotu tego. Bo to nie do końca te majątki, to tam komuna burdel zrobiła, bo to tam nie rozwiązali do końca i niektórzy Niemcy nadal są właścicielami tych chałup. I mają prawo powrotu. To już jest wyjazd z miejscowości Leśnica. Dajcie pozór, bo tam jakoś i fojera idzie z tego. Sam poli się z tego kumina. Słuchajcie, Rostomili, pomału kończy się nam ta rajza. No jest już też za 27. Jeszcze bych tam sam chciał trochę ten kościół obejrzeć. Tutaj żech jechał taką dróżką. Na jakąś główną żech wyjechał, ale wiem, że Annaberg jakaś tam. To już tam się kieruje, bo już seta będzie na pewno. O.
99 km i 957 metrów. Dzisiaj już mamy seta będzie. Słuchajcie, znalazłem takie fajne miejsce na trasie. Fajnie zrobione, widzicie karmiki do ptoków, kompostownik. Widać, że ludzie tutaj dbają. Zresztą tutaj ludzie są festrobotne i w ogóle dbają o wszystko. Sam widzicie wodopój do much, do pszczół. No, nie będę podłaził zbyt blisko, żeby mnie nie poharatały. Widzicie, one piją wodę. Nawet pływią w niej. Taka oto kapliczka tutaj Matki Teresy z Kalkuty. Pięknie to jest tak zrobione. Naprawdę wielki szacun do tych, co tutaj robią to. Pięknie, pięknie, pięknie to tu je. Ja, pięknie. Wiecie, budzik nawet tu jest, Igor. Pięknie, naprawdę wielki szacun do tych ludzi. No słuchajcie, ponoć to tu okradają. No kurde, no nie róbcie jaj. No okradać coś takiego to jest świętokradztwo. Wiecie co, to już trzeba być wyjątkowym chamem, żeby coś takiego robić. Takie piękne miejsce. Naprawdę jestem pod wrażeniem, że ktoś tu o to dba. I taki, widzicie, te kwiatki, to wszystko, to tak ławki, taki naprawdę fajne miejsce. Wielki szacun do tych ludzi, co tutaj o to dbają. Roztomili ludkowie już wyjechał na Górę Świętej Anny, na St. Annaberg. I że je tutaj przy widoku. I teraz chyba go pokorza. Co tutaj można uwidzieć? To jest teraz.
odnowiony. Są parki. To są punkty. Uwaga, robię już niskie. No tak już połóżmy się. No zaraz staranujesz pana. Kędzierzyn koźle. Szarlota tam widać z redutów. A to sami elektrownia Rybnik. Zakłady chemiczne Blachownia. Sam hołdy z Dębieńska widać. Teraz mamy Góry Opawski. No i Jeseniki. A jeżeli Jeseniki, no to musi być pradziad. To już jest ten kościół na Bergu. Ja już tu je. Sam pokorzałem. Jak to tu wygląda z lepszej kamery? Sam konfesjonały. Stację drogi krzyżowej.
Sejcia Rostomili 105 km dzisiaj już Rzech zakończył rejsa na Anabergu Opole dzisiaj odwiedzone. Rzech, ja przyjął cię, koło spakowane już, widzicie, nie widzicie. Kończymy, ale ja tu jeszcze muszę przyjechać, bo to są grifne tereny i fajnie tu było. Ja to do zaś. Sam Rostomili Jorzech je na bramkach, na Gliwice Sośnica z mora autostrad. Widzicie, że aut dużo. Ogena się tak podjeżdża, genau. Moim zdaniem jest to pomysł głupi, ale cóż, musimy jakoś to przebić.